Dzisiaj o 20:45 Polska gra mecz z Portugalią. Więc z tego powodu jadę dzisiaj 4 godziny na stewardzie. Stało się coś dziwnego, ponieważ pierwszy raz dostałem potrójną dostawę za 42 zł. Dzisiaj od 19:00 będzie mnożnik 2.8. To jest bardzo dużo. Mamy na razie 18:00 i za godzinę będzie ten większy mnożnik. Pod dalej będzie dobra godzinówka, jak zdążę do 19:00 to skończyć. A wydaje mi się, że powinno mi się udać. Dwie dostawy kartą i jedna już opłacona. Już po to pojadę, bo zaraz jeszcze mi to anulują, a takiej dostawy nie chciałbym stracić. Ale już powinno być gotowe. Tak mi się wydaje. Wojciecha Świętego, Montfila i nieduże. Czekałem na nie 25 minut, że skończę do tej 19:00, bo chciałbym na ten mnożnik większy zdążyć. Ale wydaje mi się, że 19:30 skończę to, a mecz się zaczyna 20:45. Ciągłość jest i to widzę, dużo jest zamówień. Dużej ogólnie czekałem na tą ostatnią, na niedużą, która jest najdalej. No wiadomo, przynajmniej nie będzie zimna, jak będzie najdalej. Bo tego się bałem właśnie, że dostawy będą zimne, zanim ja pojadę z trzema. Ale skoro ta najdłuższa była pierwsza, to nie będą czekać jakoś długo i nie będzie to zimne. Muszę chodnikiem muszę jechać. Jechałem tą ścieżką rowerową. Dobra. Bo jestem na miejscu. 14, tu jest 14. Tylko pytanie teraz, która? To jest która? Na pewno nie jest ona na górze. To jest chyba ta przy boku. W razie nieodbierania demofonu, proszę dzwonić na telefon. Dobra. No to trzeba dzwonić na telefon. Dzień dobry, dostawa. A, już wychodzę, dobra. Bo demofon nie działa. Jeszcze płatność kartą jest. No dobra, zapomniałem, ja już telefon chowałem. Dobrze. Dzień dobry. To do pani? Tak. Tak, proszę. Proszę tutaj przyłożyć. Smacznego i miłego dnia. Ale powiem wam, że ta będzie nieprzyjemna do jazdy, bo to takie włóczenie się po uliczkach. I jeszcze w drugą stronę pojechałem. Dobra, pojadę sobie tak. Zastanawiałem, czy on mnie tak kieruje pod prąd, a tu jest ścieżka rowerowa. Ale jeśli oglądacie do tego momentu, zostawcie tą łapkę w górę. Może będzie z 50 i słupka, bo lecimy po 5000. Tylko widzę, że to ktoś delikatnie, tak powiem, stoi. Nie, i kolejny stoi na tej ścieżce. A, bo ja muszę znowu wrócić na plac Rodła i z drugiej strony jechać. Dobra, ta ostatnia będzie najlepiej, bo ona już będzie idealnie taka prosta. Szkoda, że ta nie była ostatnia, byłoby najlepiej. No jak mówiłem, 18 teres jest w tym momencie. Nożnik za 20 minut, a ja jeszcze kończę drugą dostawę, a została mi jeszcze trzecia. A już się ciemno robi. Nie lubię, jak jest ciemno. Nieprzyjemnie się jedzie. Ciężka widoczność. Widać mnie na drodze słabo. Ryzyko wypadku. A właśnie wypadku nie chciałbym mieć najbardziej. Nie lubię tutaj właśnie jechać. Bo nie wiem, jak się zachować na tym. Nie wiem, rondo, skrzyżowanie. Jestem w końcu. Dobra, trójka. Dobra, otwarta. Trochę nic nie widać. Światło by się przydało. Bo tu numerków nie ma na drzwiach. Oby wyżej były. To się z kartą w sumie. Dzień dobry. Proszę tutaj przyłożyć. Proszę. Tego miłego dnia. Dobra, jeszcze ostatnio. Ogólnie tego się nie spodziewałem, że będę miał 42 na godzinę, że przed mnożnikiem większym. Jeszcze jest ten 2.0, a ja już mam 42 na godzinę. Pierwszy raz mi tędy prowadzi nawigacja sama z siebie. Mi się ciężko jedzie, bo ja niby powinienem jechać środkiem. Jednak muszę jechać bardziej z boku, żeby nie wjechać na te szyny tramwajowe. Bo na tych szynach tramwajowych jak nikogo wpadnie, mnie pociągnie na ziemię po prostu. A bo ja muszę prosto jechać. I w sumie też pierwszy raz od, nie wiem, 2 miesięcy będę jechał po 20. Zawsze kończyłem 20, żeby wiecie, nie jeździć po ciemku. Nie lubię jeździć, jak nic nie widzę. Ale przegapić taki mnożnik 2.8 to byłby grzech. Bo zarobię prawie tyle samo, jakbym jeździł 4 godziny z wielkim mnożnikiem. W wakacje był mnożnik 1.6. Po 8 godzinach wychodziło 300. Prawie, a z mnożnikiem 2.8 to już jest bajka. Jakbym 8 godzin jechał w takim mnożniku, to by było git. A bo ja muszę się dostać tutaj. 18:49, więc chyba zdążę przed 19:00 skończyć. Jaki był plan? Nie wiem, jak jeździ na tym skrzyżowaniu, bo ono jest strasznie dziwne. Piasek wysypany, więc prawie się będzie jechać kilometr. Nie, ja tu piaskiem dostaję po oczach. Ja się cieszę. Powiem wam, że te 25 minut czekania w restauracji to giga duży plus. Nie będę musiał wyłączyć aktywności, żeby dostać zamówienie na większym mnożniku. Ale powiem wam szczerze, potrójna dostawa bez opóźnienia to nie mogło czekać długo. Dostawa. Już otwieram. Dobry, proszę. Smacznego miłego dnia. Dobra, mogę to odznaczyć. Sprawdźmy teraz. Będą chcieli mi wcisnąć dostawę przed właśnie tym mnożnikiem większym. Na razie jest dalej ten 2.0, a zaraz wbiję ten 2.8. Dało 6 minut, ja pewnie muszę dostać coś, a ja to będę odrzucać. Dobra, jeszcze nic nie dostałem, ale ja pod galacy. Najgorzej byłoby dostać tego pizzanata, ale tam bym jeszcze dłużej czekał niż te 25 minut. Tam 25 minut to jest minimum. Jeszcze jak na przykład jest bardzo dużo zamówień. Wiadomo, no pizza się nie mieści do pieca, jak jest tego za dużo. Trzeba w zasadzie czekać wtedy podwójnie. Bo nie dość, że czekać, aż inna pizza się zrobi to pół godziny, to jeszcze aż wasza się zrobi pół godziny i wychodzi godzina czekania. Pamiętajcie, żeby oglądać do końca. Nie dość, że film będzie fajny, to zobaczycie, ile zarobiłem i YouTube mi pomoże w końcu wrócić z większymi liczbami pod filmami. I zostawcie łapkę i suba. Już jest 19:02, ja czekam, aż coś dostanę. Minimalna dostawa to 21 zł. Jeszcze dziwnego stało, bo mi się kamerka wyłączyła. Przynajmniej nie wie, jak już bardzo był alert RCB.
jutro i w nocy będzie wiatrał. Oby się nie zmieniło, że nagle dzisiaj się zacznie, bo nie chciałbym na jakimś gigantycznym wietrze jeździć. Jutro ma być giga wielki wiatr, więc może podwieszę mnożnik na niedzielę. Oby, bo byłby fajny tytuł do filmu. To jest fajny film i duże zarobki. I możecie napisać w komentarzu, co mogę zmienić w tych filmach, bo mają mało polubień. Wyświetleń nawet sporo, ale polubienia mówią same za siebie, że się nie podoba ten film. Dostałem właśnie dostawionego lisza za 26 zł. Myślałem, że na tym mnożniku będzie więcej. To nie jest 3 km, myślałem, że będzie nie. Czyli chyba za pojedyncze. Jedna kilometrówka daje 21. Dostałem właśnie jeszcze jedną dostawę podwójną już za 42 zł. Wyszłem sobie z restauracji, bo będę czekał tam tak długo. To jest za 170 zł. Zanim oni to zrobią, to mija, nie wiem, pół godziny. Miałem już wracać do restauracji, dostałem nagle trzecią i wychodzi mi 63 zł za to. Gdzie to niby jest? To jest, czemu daje mi dzisiaj cały czas potrójne? Dobra, chwilę poczekałem, ale za 63 zł się opłaca. Dało mi jakoś dziwnie, bo daje mi pierwszą królewicza. Jadę jeszcze dalej i się wracam, bo nie dostałem tej najbliższej najszybciej. Więc będę miał od razu powrót i jak wrócę, będę musiał opłacić trzecią, bo dostałem 3 gotówką. Przez to wyszło ponad 150 zł, a ja nie noszę więcej niż 150 obecnie. I będę musiał się wrócić, ale myślę, że ja i tak dostanę coś z tego KFC. Powinienem dostać nic innego, bo Galaxy zaraz będzie zamknięte KFC, a na bramę portową myślę, że mnie nie wyślę. To jest zamknięty, albo jednak nie? To jest zamknięty. A bo tu robią, zapomniałem. Zaraz będzie droga rowerowa zrobiona, dobra. Miałem już drugą stronę robić. To już jest droga potrójna i bardzo długo czekam w tych restauracjach, bo ponad pół godziny. Bo wiadomo, potrójna to dłużej się robi. Trzeba na 3 czekać, a czasami jest sama się tak sytuacja, że chodzi sobie ktoś, mówi, że czeka bardzo długo, to zabierają dostawy i dają tej osobie na miejscu. Przez co dłużej czekam. I jak się uda to szybko ogarnąć, to będzie 55 na godzinę prawie. To jest bardzo git. I zauważyłem, że nie wykorzystuję prędkości. Nie muszę baterii oszczędzać. I git, dobra, udało mi się wbić. Ta dostawa akurat jest bardzo szybka. Kurwa, ten piasek. Tak dobrze, że nic nie jechało przede mną. Jakbym znowu dostał piaskiem w mordę, to już miałbym dosyć. Druga dostawa i cały czas ten sam piasek w oczy. Zauważyłem, że mi się kamerka w ogóle odpięła, ona zaraz się rozładuje. Ale 63 zł za dostawkę. To przyjemne i może skończę to blisko 20:15 jakoś i będzie giga. Dobra, dobrze. Dobra, tutaj. Dobra, dzisiaj taki dzień, że mecz jest i mam 4 dostawy w torbie. No z tymi KFC jest właśnie tak często. Lepiej od dołu złapać. Smacznego. Dobra, teraz jeszcze druga. 2 kilometry jest 47. No. Tą skończę do 20, ale dalej to nie będzie sobie wynik, jak tamta będzie z 20 ile. Będzie i tak 5 dych na godzinę. To się nie zdarza zbyt często. Ale powiem wam szczerze, nigdy nie miałem potrójnej, a dzisiaj jest druga potrójna. A najlepsze jest to, że czekałem 10 minut na dostawę. Nic nie było. Mi przez 10 minut. Nagle dostaję potrójną, jest 15 zamówień w tablicy i ja dostaję 3. Prawdopodobnie jest to przez mecz, tak mi się wydaje. Bardzo dobre, bo ten mecz będzie 20:40. Jest już prawie 20, więc teraz będzie jeszcze więcej dostaw. Ludzie raczej będą zamawiać sobie akurat właśnie, wiecie, 5 minut do meczu, to zamawiają żarło, żeby mieć co jeść na mecz. No bo czajcie, kto będzie w kuchni stał, kiedy Lewandowski będzie gola strzelał. Trzeba oglądać. Ja sobie będę patrzał tylko na wynik, albo sobie powtórkę obejrzę. To jest najlepszy moment, żeby sobie zarobić. Bo dosłownie to jest jak całe 2 godziny innego dnia. Tak jak teraz patrzę, to i tak nie jest tak daleko. To jest 1,2 km, więc zdążę to szybko skończyć. I ta druga to będzie taki powrót w sumie. To i tak będę tędy wracać, więc przy okazji dać dostawę, która zajmie mi 5 minut. Nie nagrałem, ale tam sobie Porsche stało. I kurde, no, średnio mnie widać. Nie mam dużo rzeczy odblaskowych na rowerze, przydałoby się. Muszę dokupić na koła odblaski, bo ostatnio zerwałem, bo mi zahaczały, ale potrzebuję jakieś inne lepsze. Dobra, teraz tutaj mogę normalnie. Dobra, gdzie będzie ta dostawa? Chyba tutaj, a dobra, będą musiał skręcić, dobrze wiedzieć. Tutaj? No tutaj. A, bo to jest do tego budynku. Teraz pytanie, gdzie są wejścia. Dobra, to jest szóstka. Wejścia będą, albo tu jest wejście, albo z tyłu. Oby to było wejście. To mi się już nie chce dookoła jechać, szczerze. Nie, to nie jest to wejście. To nie jest zwykła szóstka. Tu będzie chyba zwykła szóstka, ta pierwsza. A, tu jest zwykła szóstka, tylko ktoś chyba źle zaznaczył. Fajna notatka, nie zapomnijcie sosów, bo się zasmucę. To by nie zapomnieli, bo będzie smutno. Dostawa? Powiem wam, że mi jest smutno. Chciałem sobie internet tak powodowo ogarnąć, ale sytuacja wygląda tak, że mam już wzięty plusa. Internet zwykły, a akurat w moim budynku nie ma tak powodu z plusa. Jest tylko z Orange'a i UPC. A no, zerwać umowę nie mogę. Robocza winda. Ja tu chcę wsiadać. No może. A jednak tutaj. Dzień dobry. Dobra. Smacznego. Kurde, jeszcze 10 zł na piwak do ręki. Kurde, no nie ma lusa, chciałem się przejrzeć, jak wygląda. Gdzie tu jest wyjście? Dobra, chyba tutaj. Taki dzień przyjemny dla mojego portfela, tylko fajnie, jakby ten film wyszedł dobry. Bo już idzie coraz lepiej. Wczoraj wleciał film i miałem zmienione ustawienie na skuter. Poszedł nawet dobrze i mam nadzieję, że jak widzicie ten film obecny, mam nadzieję, że ten film wyjdzie po paru dniach albo po dniu. Mam ochotę robić więcej filmów. Proszę, nawigacja włącz. Muszę zmienić nawigację na rower, no szybko. Ten film wleci
parę dni po ostatnim, bo chciałbym właśnie robić coraz więcej filmów niż shortsów, bo zauważyłem, że shortsy mają spoko zarobki, spoko wyświetlenia, duży przyrost subskrypcji, ale nie ma stałych widzów. Są tam jakieś jacyś pojedynczy, których pozdrawiam bardzo, bo przyszli z shortsów i oglądają długie filmy, ale mało właśnie jest osób, które oglądają długie filmy po obejrzeniu tych shortsów. To jest dużym minusem w tym momencie, bo ja wolę robić długie filmy. Zmieściłem się, bo nigdy nie robię takich akcji, żeby próbować się wcisnąć. Zawsze czekam, aż wszyscy przejadą, bo jakoś jestem trochę bojaźliwy, jak jadę na tym rowerze, no bo nie mam żadnej osłonki jak w samochodzie, żeby mnie uratowało przed wypadkiem. Tam wiecie, samochód może się zgnieść, a we mnie jak ktoś wjedzie, no to wiadomo, co się zgniecie. Ogólnie jakby odjąć czekanie w restauracji po pół godziny, to wyszłoby mi około 120 na godzinę. No ale no czekać musiałem, to jest największy minus tego, że były trzy na raz. Szkoda, że nie trafiło mi na przykład dwóch, które już na przykład komuś odrzuciło i mi tą trzecią na oczekiwanie ostatnie. A tu wjeżdżę na drogę rowerową. Kurde, amortyzatory mam jakieś takie. Wydaje mi się, że trzeba byłoby je przyczyścić. Te tutaj nie jechałem, wydaje mi się. Chyba pierwszy raz tu jadę. I chyba oficyna jest, bo mnie kieruje właśnie tak w stronę środka budynku tą nawigacją. No chyba oficyna, to pytanie teraz, którą mi się wjeżdżę tam. Ja bym się tu przewrócił. Dostawa 55 zł 27 groszy. Pizza chyba będzie osobna. Tak, tak, ktoś inny. Bo to dwie inne restauracje. Ja mam średnio wydać, bo ja też mam setkę. Właśnie liczę. No ja mam dwie dychy. Trzech dych nie mam, mam około 25. Ma pani tutaj może sklep, żeby rozmienić? A on trzy dychy drobny. Smacznego. Do widzenia. Dobra, to 15 zł, ale na piwku dla mnie, bo nie wiem jakby. A kurde, no do sklepu biegać o tej godzinie, gdzie nikt by nie wydał, to nie ma sensu. No i dobra, wychodzi 130 zł w 2 godziny, czyli 65 zł na godzinę. Więc w sumie jest bardzo, bardzo dobrze. Teraz wracam pod Galaxa, ale kurde, zastanawiam się. Lepiej byłoby dostać takich parę bliskich po 20 zł, za taką jedną potrójną, bo nie wiem, czy opłaca mi się brać te takie podwójne, potrójne. Z takimi krótkimi, wiecie, jechać po 20 zł. O, może by się bardziej opłaciło. A tu widzę przerobili sklep, bo zawsze jak było zielone z tej strony, to tutaj też było zielone. Więc musieli zmienić kolejność. Tam muszę zbudowana droga rowerowa. Ciekawe jak oni to zrobią. Ta droga idzie tam i ona powinna być zrobiona przez drogę, więc pewnie będą dzielić. O, dostałem coś. Ta kura sushi powrotna. Tu mi ta kurka zawsze oddaje. Bo to będzie gotowe od razu, będzie tak powrót. A za 26 zł taki powrót, to jest git. Czy pojedyncza, nie będę musiał się z dwoma pierdzielić za 26 zł. Tylko żeby się nie okazało, że akurat dzisiaj nie będzie gotowe od razu, bo to by była lipa. Bo ja tam jadę tylko dlatego, że zawsze jest gotowe. Że coś tu śpi na ławce. Tam jakieś rzeczy leżą, że może ktoś zostawił torbę, a tutaj ktoś sobie śpi. Tam cały czas piasek wokół, nie mogę go wyciągnąć. Tu jest ciasny przejazd. Kurde, teraz pytanie, czy to jest opłacone, czy nieopłacone. A ja muszę wrócić do jeszcze tego, no. Muszę jeszcze wrócić do KFC i opłacić. Zapomniałem o tym, muszę jeszcze opłacić. A jeszcze minęłem sobie światła. Muszę wrócić opłacić zaraz, bo może opłacę po drodze. No w sumie może opłacę po drodze, będzie lepiej. Jagiellońska. Nie chcę pan też na rakiem wysyłać? Mógłbym. Dobrze, jak mi to przypisze, to dobrze. Całem. Mówiłem, że tu nie będzie podwójnego, ale jednak będzie. Znałem, że właśnie pojadę sobie z jednym, a oni się mnie pytają, czy ja nie chcę drugiego. A w sumie 43 zł za pojechanie dodatkowego kilometra. Dodatkowe 20 zł. Nie? No to brzmi zachęcająco. Jeszcze to wielkie zamówienie sushi, więc może napiwek będzie dodatkowy. To będzie bardzo szybkie, no bo ja już jestem prawie na miejscu. Kilometr mi jeszcze brakuje. Bo to cały czas prosto, bez żadnych zakrętów, skrzyżowań. Takie zasoby właśnie lubię. Minus właśnie jest taki, że jest trochę ciemno i to powinienem w ogóle światło włączyć. Jestem trochę idiotą. Trochę przegapiłem moment, żeby go przejechać. Przewróci, bo to jedno jest na górze, jedno na dole. Ta niby mniejsza jest na górze, ale jak boję się, że ona jakoś, nie wiem, przechyli się zupełnie w drugą stronę. O, dobra, muszę tędy. Nie, zagapiłem się trochę. Kurde, za daleko sobie wyjechałem. W sensie, że to korka nie ma żadnego. Jakbym sobie tak wyjechał i później musiałbym czekać, no to bym już żałował. Jest 20.34, jak widzę na razie. A, bo to jest wjazd tutaj, tu. A, dobra, to jest jednak z tej strony, bo ostatnio musiałem tutaj wchodzić tym parkingiem. Gdzie tu rower zostawić? Żeby nie przeszkadzał. Zupełnie inne miejsce. Ile czasu zmarnowanego przez tą głupią nawigację. To jest tam gdzieś. Czemu mnie kieruje tutaj? Chociaż nie aż tak daleko. Tu jest piątka, chyba. No, to jest inne miejsce niż na mapie. Dzień dobry. No, to tylko to. Smacznego i miłego wieczoru. Niby zabłądziłem, ale dyszka na piwku to git. To druga, 2 kilometry. Może po drodze pojadę właśnie do tego rodła i tam im oddam. Ale myślę, że ja dostanę jeszcze coś z rodła. Specjalnie wracać. Ja się zastanawiam, czy mam taki portfel lekki. Myślałem, że coś zgubiłem, a się okazuje, że drobne oddałem. Nie wiem, ile wyjdzie dzisiaj, ale wiem, że dużo. A ja zapłacić. Miłego. Słyszę, że mi się nóżka rusza, ale jadę już właśnie z tym, jak ja kocham miejsca bezwiatrowe w tym Szczecinie. Bo nienawidzę później montować film, gdzie słyszę tyle wiatru.
jadę chyba na następnym. No bo ja za Turyn jadę, no to git. W sumie to git. Myślałem, że nie wiem, to jest koło Galaxy, ale to jest delikatnie za Turyn, a może na Turynie będę wysłał jakieś dobre. Nie, to nie jest już Turyn, to jest w sumie dalsza część strefy tego, centrum, bo połączyli przecież strefy obie. O, tego ronda nie lubię. Dobra, 500 metrów, to jest godzinka za 43 zł. Bo mi się nóżka odkręciła. Słyszę to, musiałbym ją chyba albo wymienić, albo nie wiem. Znowu odkręcić na nowo, byłoby git. Dobra, i teraz pytanie, gdzie mi kieruję? Olympic, chyba chodzi o firmę. Chyba o firmę chodzi. No, Olympic. Teraz mi powiedz, o co chodzi z Olympikiem. Co to jest wyżej? Może sprawdzę na Google. Ale że to jest z drugiej strony, czy o co chodzi? Tędy do Olimpika. Teraz wszystko jasne. To aż nie tak bardzo się pomyliłem. Lub bilardowy, no to ciekawe się dzisiaj bawią. Dzień dobry, dostawa. Poszedł. Pytanie, co ja chcę robić. Ale chyba wydaje mi się, że chcę wrócić pod galar. Mecz się już zaczął, więc powinno być jeszcze więcej dostaw. Jadę sobie normalnie i nagle uchwyciłem jakiś przejazd sportowych samochodów. A pizzeria za 21 zł. Dobra, biorę, już tam raz miałem, pizza się rozwaliła, ale oby to nie była jakaś wielka. Chyba nie jest duża, ale gotówkowa. Minus właśnie weekendów jest taki, że ludzie tu najebani będą chodzić. To mnie właśnie zastanawiało, czy takich parę dostaw po 20 zł nie wyszłoby mi lepiej niż te potrójne, ale dalej mi się podoba ten wynik 40 prawie na godzinę. I tutaj prosto, oby tylko zielone było niedługo, bo mi się nie chce tutaj stać, tak szczerze. To jest najgorsze miejsce na stanie, bo tu jeszcze przejadę i będę musiał z buta trochę przejść, no bo tam akurat nie pojadę w tamte miejsce. Ile dobra? W sumie to mogę pojechać prosto. Dojadę akurat do pizzerii. Nie wiem, na co on czekał, tak szczerze. Jakiś dziwny kierowca. No, ta pizzeria jest tutaj. To teraz jak tu zaparkować? Widzę, zapotrzebowanie jest spore. Tak, Monte Cassino. Miłego wieczoru. Wczoraj miałem taką sytuację, że w deszczu mi pizza tutaj zgniotła się. I na szczęście nie pada. Czemu ciągle mi się odpina kabel od kamerki? Mam nadzieję, że nie wletyło w kadr, bo będzie bardzo niefajnie. To jest takie, że właśnie pod galaksy, więc może nie wiem. Dostanę jeszcze kolejne na przykład. No nie wiem skąd. Normalnie by się ta dostawa w ogóle nie opłacała, ale na tym mnożniku nie ma dostawy, które się nie opłaca. Nie mów mi, czy dobra, minęłem. Uff, tu jest luka, bo często nie da się w ogóle wjechać na niektóre chodniki, bo są tak ściśnięte te samochody. Muszę przykręcić tą nóżkę. Dostawa. Śmierdzi moczem. To gotówka. 45,70. Zapomniałem, że to jest gotówką. Tutaj. Dobra. Pizza? A, pizza. 45,70. Długie chwila. Spocznego. Nie powiem, ciekawe te drzwi. Nie wiem, jakieś prawdę się wyzwali. Jestem wieloerpnowy, jak dziwne, ale waliło trawką. Więc pewnie, nie wiem, grali w coś. Ale nie wyglądało na świeże, może co tydzień grają. Więc dobra, podsumowanie. Wyszło 171 zł w 3 godziny, czyli 57 na godzinę. Z napiwkami 70 na godzinę.